Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czeko. Dzisiaj zagramy sobie Conquesta. Jestem właśnie po premierze nowego patcha, jeden dzień po premierze nowego patcha z nowym Anubisem. Jak widzicie, dostał on nowy model, nowe animacje poruszania się, nowe animacje strzelania, nowych animacji skilli, z tego co zauważyłem, chyba nie dostał. Dostał chyba nowe animacje ulta tylko. I stuna, chyba. Z tego co zauważyłem, ale mogę się mylić. Jeśli nie, to poprawcie mnie w komentarzach. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Jest bardzo fajny teraz, bardziej się fajnie nim gra. Bardzo przyjemnie się przede wszystkim ogląda jego nową postać, ale na pewno się nie będzie przyjemnie oglądało mojego gameplaya nim. Od razu ostrzegam. Także zaczynamy. Moim przeciwnikiem na midzie będzie prawdopodobnie Isis. Czekajcie. Tak, Isis, Herc support, tak, Isis. Bierzemy na początek jedynkę, bo większy damage. Bierzemy Reda, jadymy. Z Isis będzie ciężko, bo ona ma bardzo potężny push na początku. Jeden z lepszych pushów. Mamy przewagę, przyszliśmy pierwsi na linię. Kaiwana jest, to ja nie wiem. Tam jest. Dobra, nie spuszowała wszystkiego. Znaczy spuszowała, ale trochę wziął tower. Dostała tyle expa co ja, prawda? Jestem ostrogolna prędzej, no nie od niej. O, przeciwa, dobre. Koleżanko, Isis mi będzie kontrolować, bo ja nie będę mógł jej stunem trafić. No będę mógł z nią mieć ciężko. Teraz widzę, że się tam zapuszcza. Do góry kontrolować. Dżunglałe. Okej. Okej. Enemy spotted. Enemy spotted. Trafił. Pięknie. Dobra, teraz mi ją trafił jedynka, to mi na pewno dość dużo pomoże. Ona zużyła potkę? Teraz? Ta Isis? Chyba tak. Trzymam ją pod tą wieżą, trzymam. O. Kurwa mać! No i zaczyna się już! No i się kurwa zaczyna! To taka jest moja gra Anubisem. Zawsze jest tak, się gra... Ja zagram zbyt agresywnie. I zawsze dostaję w pierdol, bo... Ojaj. Takimi postaciami, które nie mają ucieczki. Ja gram zbyt agresywnie. Ja się tego nie oduczę. Plus to się kombi z moim gridzeniem. O Jezus, ręce opadają. Ręce opadają, moi drodzy. Kampas zrobiliśmy. Oni też zrobili. Weź ich, zabijmy. Zabijmy ich, proszę. Ta Arachne taka do zjeścia. Herc nie będzie chciał bić pewnie. Tu jest Herc. Prawie mi tam zrobili oni, dobra. Fuck. Mogę to szybciej rzucić. No niestety nie udało się ich zabić teraz. Teraz co robisz?
Trochę ich tam haraśniemy. Więc... O chuj! No i kapa. RIP. RIP in fucking creep. Cześć. Dobra, no, no ciężki ten mecz będzie, no. Coś tak czuję. Redzik by się przydał. Dobra, puszuję to i idę reda zrobić. O, tam jest arachne do zabicia, do zjeścia! Idę po nią! Dziękuję! You're killing it, fuck. Dobra, w końcu. Zajebiście. Zajebiście! W takim razie... Arachne mi zrobiła reda. Czy ja chcę coś stakować? Chyba nie. O, rekt! I'm so sorry, man. Stracił teraz dużo farmy. Bo go trafiłem tym. Mid campem, my friend. Jeszcze nie ma. Się pojawią zaraz, zaraz się pojawią. Co? Atna zrobiła? Atna zrobiła chyba. A tak. Nie. Tak trafił bardzo ładnie. Ulta se zmaksuje. Nie mam many na combo. Pierdolę. To było słabe z naszej strony w ogóle. Kaperoni. Mam many na... Nie starczy mi many na to, nie na to. Dobra, kapa! No to się cofamy. Z tego was puszuję. To jest też bardzo dobry tip dla was. Jeśli widzicie, że się przeciwnik cofa i ty się też cofasz, to poczekaj, dajcie się mu cofnąć, spuszczyć jeszcze go jednego wave'a. To jego wave, to on będzie wave'a do tyłu. Widzicie? On będzie teraz wave'a do tyłu. On mu tower wave'a zabierze. No ja jestem dalej, spokojnie biorę dwa wardy. Czasem się tak właśnie, tak z czasem właśnie można baitować te powroty do bazy. Pretendujesz, co to znaczy pretend, kurwa. Udajesz, że cofasz się, on też się zaczyna cofać. I wtedy on się cofie, a ty się zostajesz. Tak jak ja właśnie teraz zrobię. On się zaczął cofać, no to ja też klikam B, żeby myślał, że ja się cofię. No ja sobie zostałem, nie? Kurwa! Dobra. Nie ma źle, zabiliśmy oboje. A to się też zabił, a mnie zabiło co? Poison mnie zabił.
Prawdopodobnie zabił mnie Poison, bo oni już nie żyli, albo... No, prawdopodobnie mnie zabił Poison. Człom. Czy chcę to? Nie, ja chcę cooldowny. Midcampy opuszcza, shit. Dobre, jadymy. Teraz prawdopodobnie wezmę Blinka i wezmę... Bitsa. Tak, Bitsa wezmę na bank. Kurde, herbatki nie mam. Bups. Bups. Ultimate is down. On my way. Jump, jump, jump around. Ultimate is ready. Gank left lane. O, co to ma być? Halo, halo, kto wychodzi? Adekirim wyszedł. That was foolish. That was foolish. Dawaj, dawaj. Teraz będą mieli wizję na mnie na chwilę, ta Arachne. Kurde, jak wyzultował to Mysis. Mój Noros. A ta Arachna ma właśnie kontrę na nią. Idę. Szykuję już, jak widać. Hej, help! Lifesteal hype. Najlepszy lifesteal i tak ma Achmuzen Cup. Nie Achmuzen Cup, tylko ten. Ach, płaż. To bez wątpienia. Padam. Rekt. Rekt! Co ja teraz biorę? Co ja teraz biorę? To biorę. Tak rzadko gram Anubisem, że nie wiem co pchać. Dobra, wezmę tego. Tak po robocie już jest, dobra. Tak czy tak, no myślę, że to był całkiem dobry mecz, nie licząc tego, że Achmuzen Cup wyszedł, bo jakby nie wyszedł, jakby nie miał DC, nie wiem czy to był Rage Quit czy DC. Podejrzewam, że Rage Quit, bo zrobił 0-2 i poszło se ten. Także dzięki wszystkim za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowym Anubisie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, trzymajcie się w następnych odcinkach. Hoplay!